Dobra Państwa, i druga część, taka też niedługa. Tadeusz chciał przedstawić aspekt siadu przed medytacją, do medytacji, tak to można określić. Dla każdego, nawet dla ludzi ciężko chorych. No przede właśnie. Wszystkim dla ciężko chorych ludzi, nie? Bo proszę Państwa, jestem już na wizji. Tak. Proszę Państwa, to nie jest problem dla zdrowego człowieka usiąść tak jak ja siadam, nie? Siadzie półlotos, nie? Kręgosłup prosty, jesteśmy zdrowi, siedzimy, medytujemy. Ale proszę Państwa, ja powiedziałem już, nie? Że moje medytacje może każdy medytować to może i każdy osiągnie to. Ja w tej chwili rekomenduję to dla ludzi, którzy nie potrafią siąść, dlatego że na przykład mają chore kolana, bo nie mają nóg na przykład, albo mają chory kręgosłup, nie? I w związku z tym, albo na przykład leżą w łóżku, też mogą medytować, mogą osiągnąć niesamowite moce. Niesamowite. Rekomenduję to właśnie dla ludzi chorych. Dla ludzi, którzy... Niepełnosprawnych. Tak, niepełnosprawnych. Nie mogą pójść na sangę. Czyli niepełnosprawność wcale nie musi ich ograniczać. Oczywiście, że tak. Mówię to dla ludzi niewidomych. Sangha co to jest? Sangha to jest właśnie taka sala medytacyjna, gdzie się zbierają ludzie, nie? Sprawni przede wszystkim. Tam się sprawni. Chodziłem na takie sangi wiele razy. I tam są ludzie sprawni, sprawni intelektualnie. Najczęściej są, zdawałoby się, że sprawni są intelektualni, bo zawsze są po przejściach. Ale fizycznie na pewno są wszyscy sprawni. Ja rekomenduję tą medytację właśnie do ludzi niesprawnych, którzy nie potrafią dojść na tą sangę, którzy są niewidomi, zwłaszcza niewidomi. Próbowałem któremuś niewidomemu kiedyś pomóc i powiedziałem, że mam taką medytację na ajnę, właśnie mówię na ajnę, nie? Może akurat odzyska wzrok, nie? Absolutnie, oni nie chcą wyjść z tego. Ajna, czyli? Trzecie oko, tak zwane trzecie oko. Ośrodek świadomości, po polsku ośrodek świadomości. Pomiędzy brwiami się znajduje. Tak, ośrodek świadomości, nie? Ale jak ktoś chce, mogę nazwać to w inny sposób. Ajna albo trzecie oko, nie? Wiem, jak uaktywnić trzecie oko, nie? Jeżeli taki niewidomy osiągnąłby pełny jakby tutaj poziom medytacyjny w ajnie, jestem przekonany, że odzyska wzrok, nie? Ale oni nie chcą, bo im tak dobrze jest, dlatego że póki jest, mówię to do młodego takiego, prawda, widać wypasionego, dziewczyna przy nim była, nawet nie wiedział jaka dziewczyna, po prostu nie miał oczu, nie? On nie widział, ale widać było, że interesowała się nim, ale absolutnie tym, żeby nie wyszedł właśnie z tego, co ma, czyli z tego braku wzroku, tak, z tego stanu, tak, niewidzącego, bo po prostu była zainteresowana tym. Tak, po co mają widzieć, nie, jak można mu pomóc, nie, i tam przecież takich ludzi się wspomaga finansowo i tak dalej. Dobra, koniec. Tutaj chodzi o to, że ja rekomenduję właśnie dla takich ludzi, dla ludzi, którzy nie mogą z łóżka wstać, a mają rozum. Chodzi tylko o świadomość i o rozum. O świadomość, która potrafi zaprzęgnąć do pracy właśnie moje tutaj narzędzia do medytacji. To są narzędzia do medytacji. Jeżeli potraficie zaprzęgnąć, rekomenduję, polecam wam. Nie dlatego, że ja coś z tego chcę, ze współczucia, bo wiem, że osiągniecie coś, czego nigdy w inny sposób nie osiągniecie nigdy. To jest tak zwana droga do nieśmiertelności, nie? Tak na początku swojego projektu medytacyjnego piszę. To jest droga do osiągnięcia nieśmiertelności. Dlatego techniki są ważne, ale ważne jest to, że możecie usiąść na krześle, na normalnym krześle. Dlaczego? Bo macie kręgosłup chory, bo macie na przykład nogi niesprawne, że coś się dzieje z wami, nie? W tym momencie krzesło może zastąpić te poduszki, nie muszą być wcale. Jeszcze inaczej, jeżeli ktoś nie może wstać z łóżka, może w łóżku leżeć, może, tylko nie może zasypiać. Musi być świadomy tej medytacji, chodzi o koncentrację samą. Splata ręce, splata nogi, jeżeli je ma, nie? Jeżeli nie ma, to trudno, prawda? Się też nic nie będzie działo, bo tylko chodzi o sam umysł. Nasze ciało to jest tylko wóz, w którym siedzimy. Do kiedy? Aż umrzemy, potem przechodzimy dalej, nie? Ale chodzi o to, kto przechodzi. Jeżeli oświecicie się, jeżeli osiągniecie to, to uzyskacie tą nieśmiertelność. Może nie do końca będę mógł wyjaśnić te rzeczy, ale rekomenduję wam dwie książki. Pierwsza to jest pierwszego patriarchy Bodhidharma, mowy.
Bodhidharma. Bodhidharma albo Bodhidharma, mówi się, znajdziecie w internecie. Bez problemu, prawda? Ja chętnie sam wyślę wam. Inaczej Daruma Taishi. Tak. Zwany Bodhidharma. Tak. Więc jego mowy, jego przemowy. To jest pierwsza książka i druga książka to jest szósty patriarcha. Szósty patriarcha to był ktoś niesamowity, niesamowity. To był patriarcha w ogóle w Chinach. To była osoba, która mogła z cesarzem sobie siąść naprzeciwko, rozmawiać i wytykać mu błędy na przykład, nie? Nikt tego nie mógł zrobić, tylko patriarcha, nie? I tutaj szósty patriarcha, który osiągnął właśnie tego szóstego patriarcha, on zastąpił piątego, nie? Była to osoba, która nie potrafiła ani czytać, ani pisać. Co najciekawsze jest, ani czytać, ani pisać. I osiągnął niesamowite możliwości i niesamowitą prestiż taki buddyjski. Niesamowity. On oczywiście nie uważał się za buddystę i absolutnie nie nawiązywał do żadnej religii. Mówił o oświeceniu. Także polecam jego książkę, czyli szóstego patriarchy Huninga. Nie wiem, jak to się czyta, ale mam książkę. Mogę pokazać tutaj, jeżeli można pokazać tą książkę. Dobrze, więc pokażę. Rekomenduję te dwie książki jako najcenniejsze. Nawet cenniejsze od tego, co ja wam przekazuję. Nie mówię o Gompopie, o innych, ale te dwie książki są najcenniejsze. Tu mam wszystkie w zasadzie. Mogę to już później chyba się przeniesiesz na ten, to ja kamerę zmienię i położenie, bo tu mamy troszeczkę. Jesteśmy ograniczeni. Muszę, kochani państwo, mieć o te. O. Jak sobie państwo zapisaliście, to z łatwością w internecie znajdziecie, bez problemów. A nawet gdybyście nie wiedzieli, gdzie znaleźć to w internecie, to ja wam powiem, że na chomikach bez problemu dostaniecie te książki. A ja wam nawet też wyślę. Z miłą chęcią. W PDF-ie. Tak jest, w PDF-ie. W każdym razie bez problemu. No wiecie, państwa się nie przygotowałem z tymi książkami. Tutaj ich nie ma. Ale to... Tutaj nie ma, tu powinny być. Jeszcze raz wyjmę. Zrobię dla was to. Nie ma problemu. Powinienem zachęcić was do zakupu, ale chętnie wam wyślę. To nie jest to jeszcze. Kamienny most, czał, czał. O, przepraszam. Mistrze Zen. O, twarzą do ściany, proszę państwa. Twarzą do ściany. Bodhidharma. Nauczanie, tak. Te. I sutra, proszę jeszcze raz, sutra Huninga. Czyli sutra, czyli myśli... Sutra diamentowa. Człowieka oświeconego. Tak, który nie potrafi pisać i nie umiał czytać. Która jest za koniec się pytała, ale jak ty możesz mi wytłumaczyć, czym jest coś tam, nie? Skoro nie potrafisz czytać? Proszę państwa, zachęcam do odpowiedzi. Odpowiedź jest w książce. Mogę wam powiedzieć tylko jeszcze, to jest szóstego patriarchy również, Huninga. Jak dwóch mnichów się kłóciło, może nie kłóciło, ale taką dyskusję prowadzili na temat chorągiewki. Czy to chorągiewka się rusza, czy to wiatr się rusza? Wtedy szósty patriarcha, akurat po 20 latach ucieczki przed tymi, którzy gonili go za to, że osiągnął tego szóstego patriarchę, dostał, podszedł do nich i się przysłuchiwał dyskusji. W zasadzie to był spór, nie? I ci mnisi, którzy medytowali, kłócili się o to, nie? Czy to wiatr się rusza, czy chorągiewka? A szósty patriarcha im powiedział, że to wasze umysły się ruszają. Fantastyczne. Spróbujcie osiągnąć to. Jakie umysły? Który umysł, prawda, tutaj to się porusza? Dużo pytań jest. To są właśnie pytania, które prowadzą do oświecenia. Albo,
albo są takie przypowieści właśnie w tych dwóch książkach. Polecam wam, bo przecież ja na pamięć się nie nauczyłem tego. Nie sposób jest się nauczyć na pamięć tych książek. Natomiast jeżeli chodzi o mądrości z tych książek dotyczące medytacji, praktyk, one korelują z tym, co podaję państwu. Znaczy, korespondują. Tak, korespondują z moimi medytacjami. Jak najbardziej, one korespondują. Ja się oparłem jakby to o ich możliwości i wiedzę. Zobaczcie, ile to, kochani państwo, jakiż to księgozbiór. Tak, to są unikalne książki. Nie będę tutaj reklamował nikogo. Nie, ale chylę przed nimi głowę, kłaniam się przed ich pracą. Przed tym, że po prostu wydali sutry. To są właśnie sutry, proszę państwa. Te książki akurat zawierają sutry. Sutry to inaczej, tak. Tutaj pan Mirek bardzo to dobrze zdefiniował z mojego wywodu. Są to przemyślenia, innymi słowy, ludzi oświeconych. Tak, dokładnie. To są przemyślenia ludzi oświeconych. To są sutry, nic innego. W filozofii zachodniej takie przemyślenia powstają, znaczy się są również, nie? Ale prowadzi się jakieś dyskusje, spory, nie? I na końcu wynika jakieś przemyślenie, jakiś wynalazek filozoficzny. Natomiast tutaj w medytacjach jest zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej. Tutaj z pustki powstaje przemyślenie. Czyli najpierw trzeba medytować, czasami lata, czasami miesiące. I nagle z takiej pracy wynika przemyślenie. Czyli z pustki i w pustce przejawia się przemyślenie. No to by mniej więcej w tej części było. Także rekomenduję to jeszcze raz dla ludzi, którzy nie potrafią stać, którzy naprawdę są bogaci w intelekt, są naprawdę mądrzy, nie potrafią sobie poradzić z jakimiś tutaj praktykami, które buddyzm przedstawia, oczywiście jeżeli chodzi o mój projekt medytacyjny, nie? Którzy bez problemu będą potrafili sobie poradzić tutaj intelektualnie, nie z tymi książkami również, bo one nie są łatwe, są trudne do przemyślenia. I będą potrafili po prostu prowadzić swoją medytację, pracę medytacyjną. Bardzo ważne, nie? Czy leżąc, czy siedząc, tak jak ja w tej chwili, bo naprawdę dużo ludzi nie usiedzi tak, bo będzie kręgosłup bolał. Wiem, bo mam doświadczenie w tym. Bo będą kolana wam pękać. Strasznie boleć będzie to. Możecie być pewni. Jednych mniej, drugich bardziej, ale wszystkich naprawdę bolą te kolana, nie? W związku z tym można usiąść tak, na przykład wygodnie sobie nogi podstawić, jak ja tutaj kładę, na poduszce, nie? Żeby nie zwisały. Ręce w ten sposób. Niech w spokoju, prawda, pracuje nas umysł nad tą medytacją, którą można wykonać na siedząco w półlotosie albo w lotosie, jak niektórzy siadają. Także można tak, ale są ludzie, którzy nie potrafią wstać z łóżka. Dlaczego? Dlatego, że po prostu ciało ich jest kompletnie... Ich niepełnosprawność uniemożliwia to. Tak, jest kompletnie jakby niedyspozycyjne, nie? Ale intelektualnie potrafią sobie poradzić z medytacją. Medytujcie, osiągniecie coś, co poprowadzi was w zupełnie inny wymiar. To jest właśnie medytacja. Inny wymiar świadomości, poznania. Tak, świadomości. W ogóle... Tutaj nie chcę rozwijać tego, dlatego że najpierw trzeba coś osiągnąć. Nie? Naprawdę to jest, ten wymiar jest nieograniczony tak niczym. Tak naprawdę jest nieograniczony niczym. To jest wymiar, gdzie będziecie mieli świadomość tego, czym jest życie, czym jest śmierć. Spotkacie się ze śmiercią i z życiem się spotkacie. Jeżeli będziecie mieli dość siły, żeby medytować i dotrzeć w to miejsce. To zrobić czysta przytomność. Jeżeli osiągniecie to, co Bodhidharma zrobić, czy szósty patriarcha, którego chciał zabić w tej książce właśnie pisze, to jest historia, chciał zabić go właśnie jakiś szermierz chiński, ale szósty patriarcha wiedział o tym, nie? I nadstawił mu kark. Ten uderzył go, ale nic mu nie zrobił. Mówi, mistrzu, dlaczego ci nic zrobiłem? Bo miecz krzywy nie może być prosty. Wytłumaczył mu.
trudno do zrozumienia, ale jeżeli będziecie medytować, i to wtedy zrozumiecie, czy, dlaczego miecz krzywy, który nie może być prosty, miecz, nie, tak? Robi, miecz. Tak, nie robi krzywdy, nie zrobi mu krzywdy, absolutnie. Wystraszył się i zemdlał. Leżał tam przez jakiś czas. Potem ten szósty patriarcha mu powiedział, żeby w tej chwili, bo on chciał zostać jego uczniem, nie? Żeby w tej chwili się jak najszybciej zbierał i wyjechał stąd, i przyjechał za pół roku będzie jego, bo inaczej jego uczniowie go zabiją, nie? Mogą go zabić, mogą mu krzywdę zrobić, nie? I ochronił go w ten sposób, przewidział to, że mogą mu krzywdę zrobić. Także widzicie, zwykły chłopak, który tak naprawdę zbierał chrust, z tego żył, szósty patriarcha, nie potrafił pisać ani czytać, usłyszał sutrę diamentową i się oświecił w tym momencie. Nagle ta sutra diamentowa poruszyła u niego świadomość do tego stopnia, że poszedł właśnie do jakiegoś klasztoru, poszedł tam w zasadzie piechotą w tamtych czasach się wędrowało albo przemieszczało się, nie? I tam właśnie osiągnął właśnie te oświecenie, które spowodowało, że piąty patriarcha zrobił przekaz, tak, że to też potajemnie, w ukryciu przed wszystkimi, nie? Przekazał mu właśnie tutaj tą schedę szóstego patriarchy. I przewiózł go, tak, i przewiózł go na drugą stronę zresztą tam rzeki, tam była jakaś rzeka, nie? Bardzo ciekawa książka. Ja nie jestem tutaj tak dobry, żeby zapamiętać wszystko i opowiedzieć wam ze szczegółami, ale polecam, bo książka jest opowieścią, a jest to sutra. Jak widzieliście, sutra szóstego patriarchy, nie? No i tym akcentem tą część, kochani, zakończymy. Zapraszamy do następnych streamów, bo to też będzie na moim kanale YouTube TV24 Reporter Sky, a póki co odpocznijmy. Pozdrawiam.